Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kilkanaście dni temu mieliście okazję oglądać recenzję myszek od Cougara, czyli modelu 250M i 300M. Dwie myszki bardzo fajne, w dość rozsądnych cenach, bardzo dobrze wykonane, posiadające dokładne sensory optyczne. Natomiast zapytacie, która myszka jest lepsza? No tutaj zdecydowanego faworyta nie ma, ponieważ różnią się naprawdę wieloma cechami i w tym filmie te cechy postaram się Wam dokładnie nakreślić, tak żebyście wiedzieli, która myszka dla Was będzie lepsza. Oczywiście różnią się i ceną, i kształtem, i troszeczkę sensorem oraz pomniejszymi parametrami, ale wszystkiego dowiecie się w tym filmie. Ceny myszek od Cougara sprawdzicie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Zabieramy się za porównanie dwóch świetnych myszek od firmy Cougar. Myszki troszeczkę różniące się ceną, troszeczkę różniące się detalami, natomiast co je łączy, obie są świetnie wykonane i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce. Pamiętacie to z testów, osobne testy były u mnie na kanale, dokładne wyniki precyzji sensora i innych parametrów były tam bardzo dobrze widoczne. Po lewej Cougar 300M, troszeczkę droższa wersja, wyposażona w optyczny sensor Avago 3090, sensor, który jest ceniony przez graczy, sprawdzony, po prostu dokładny. Wersja troszeczkę tańsza to Cougar 250M, wyposażony też w sensor optyczny, ale Avago 3050, więc troszeczkę niższa wersja, również sensor dokładny, również godny polecenia. Natomiast jakby nie było, 3090 jest modelem troszeczkę lepszym i to też wyszło w testach tych myszek. Co je łączy? W obu przypadkach częstotliwość próbkowania to 1000 Hz, więc reakcja w 1 milisekundę, bardzo szybkie myszki do gier. Mamy takie same przyspieszenie maksymalne, czyli 20G i prędkość 60 IPS-ów. Więc parametry są dość podobne, jeśli chodzi o wagę. To jest też prawie, że taka sama różnica kilku gramów, około 100 gramów obie myszki ważą. Przewody mamy po 1,80 m, oczywiście zabezpieczone oplotem, więc nie ma co się martwić o te przewody, że się przerwą gdzieś, czy zniszczą w jakiś sposób. Taki oplot jest po prostu świetny. Obie myszki mają też elementy podświetlane, zobaczcie to za chwilkę. Obie mają oprogramowanie, bardzo fajne panele konfiguracyjne i nadają się praktycznie do wszelkich rodzajów gier. Co jeszcze je łączy, to świetne ślizgacze. Jak widzicie, w 300M ślizgacz dolny jest ogromny, górny jest też spory, w 250 jest też bardzo przyzwoicie i jakość tych ślizgaczy jest po prostu świetna. Myszki świetnie przemieszczają się po dobrej podkładce. Natomiast teraz już zaczynają się powoli różnice i o nich właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy. Na początek Cougar 300M, jak widzicie, myszka wyprofilowana pod gracza praworęcznego, bardzo wygodna, posiadająca w sumie 7 przycisków. Przyciski główne, lewy, prawy, rolka, która jest gumowa, działa jako przycisk. Czwarty przycisk to przełącznik DPI, mamy dwie wartości do wyboru. Dwa fajne przyciski boczne, które bardzo dobrze się naciska. Oraz przycisk od spodu, który możemy zmieniać sobie profile. I myszka jest wykonana bardzo porządnie, jest to gumowane tworzywo, po bokach też tego typu rozwiązanie, z tym, że w innym kolorze. I myszka kolorystycznie, jak widzicie, pasuje chociażby do podkładki Cougara, pomarańcz z czernią, bardzo fajnie to wygląda. Myszka jest bardzo wygodna, idealna dla graczy nawet o dużych dłoniach, świetna do wszystkich trzech chwytów. Ale nie każdy lubi myszki profilowane, więc teraz 250M. Myszka, która jest troszeczkę dłuższa, nie jest wyprofilowana, jest uniwersalna wręcz do bólu, ponieważ mamy nawet po drugiej stronie przycisk. Jakby ktoś grał lewą ręką, to też może go używać. Myszka ma 6 przycisków, 2 tutaj, bardzo fajną rolkę, która kręci się z lekkim oporem, działa jako przycisk. Tu mamy przełącznik DPI oraz po przycisku po bokach. Tutaj od spodu nie mamy nic, natomiast co do wykonania, znów mamy dobrej jakości tworzywo, bardzo dobrej jakości, tym razem nie gumowane. A po bokach mamy plastik z takimi nacięciami, przez to kciuk dobrze się trzyma. No i myszka jest duża, nadaje się świetnie dla graczy o dużych dłoniach i do wszystkich chwytów, czy do claw gripa, czy do fingertipa, czy do pełnego chwytu palm gripem. Tak więc co już jest dla Was wygodniejsze, to jest kwestia indywidualna, czy wolicie profilowane, jaki wolicie chwyt. Dlatego macie dwie różne myszki, macie tutaj po prostu wybór. No i co do reakcji przycisków, w obu myszkach są świetne. 250M chodzą z takim oporem fajnym tutaj po bokach. Ciężko je wcisnąć, więc bardzo fajnie. Te tutaj chodzą troszkę lżej, natomiast są duże, bardzo fajnie dostępne. To się sprawdza w praktyce świetnie. Co jeszcze łączy, czego Wam nie powiedziałem, obie mają przełączniki Omrona,
więc kilka milionów klików gwarantowane i podświetlenie w obu to jest ponad 16 milionów kolorów. Teraz je sobie zobaczycie szybciutko. No ok, i już widzimy te elementy podświetlane, ja tylko przygaszę i już Wam wszystko pokazuję. W modelu 300M, tym droższym, mamy taki wyświetlacz DPI. Mamy dwie wartości, jak powiedziałem, czyli jedynka, dwójka. I mamy to też dla trzech profili ustawione, więc jak sobie zmienimy profil, to zmienia nam się też kolor tego światełka. Wtedy wiemy po prostu, na którym z trzech profili jesteśmy. Czyli możemy sobie ustawić trzy konfiguracje. I oczywiście te kolory możemy sobie wybrać. To nie musi być tak jak tutaj czerwony, zielony, niebieski. Mogą być dowolne z 16 milionów ponad kolorów z takiej palety. Tak samo tutaj, natomiast tutaj mamy podświetloną rolkę. Może nam mrugać, czyli efekt oddychania. Może też być stałe podświetlenie. Starczy jeden klik i sobie to przełączamy. Apply i gotowe, jak widzicie. I teraz to nam też podpowiada te tryby, ponieważ mamy też trzy profile, jakby zmieniamy sobie profil. I też oczywiście ta kolorystyka jest dla trzech profili indywidualnych, więc się od razu połapiemy. Tak więc, moi drodzy, podsumowując to porównanie, obie myszki są naprawdę dobre, mają dobre sensory optyczne. Nawet jak gracie w szybkie gry, FPS-y, Counter-Strike'a, to te myszki są jak najbardziej godne polecenia. Oczywiście różnice w nich są widoczne. Myszka 250M od Cougara to jest typowo uniwersalny, nieprofilowany i dość lekki gryzoń. Natomiast jest już konkretnie wyprofilowana pod osobę praworęczną. Więc to by było na tyle w tym porównaniu ceny tych myszek innych od Cougara. Sprawdźcie sobie w opisie filmu. Czekam też na Wasze komentarze, który model Waszym zdaniem jest ciekawszy, bardziej godzien uwagi. No dobrze, porównanie za nami. Co łączy te myszki, to świetna jakość wykonania, bardzo dobre oprogramowanie i po prostu to, że są to dwa naprawdę solidne gryzonie. Różnic jest wiele, jak widzieliście, dlatego mam nadzieję, że ten film ułatwi Wam wybór pod tym względem, która z tych myszek będzie bardziej pasować do Waszych wymagań. Pamiętajcie, ceny myszek macie w opisie filmu. Jeśli film Wam się przydał, podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!